W tym filmie pokażę Ci, jakie okazje stoją przed Tobą, jeśli tak jak ja, jeszcze mieszkasz ze swoimi rodzicami. Komuś może to odpowiadać, dla innych może być to wstydliwe, ale niezależnie od tego faktu, mieszkanie z rodzicami może być dla każdego z nas naprawdę niezłą okazją. I wcale nie chodzi tu o balowanie za hajs rodziców. Zaciekawieni? No to startujemy. Na pewno się zgodzicie, że mieszkanie z rodzicami oznacza wiele swobód. Chociażby taką, że nie masz wtedy stałych kosztów życia i nie musisz utrzymywać się na własny rachunek. Ma to też oczywiście swoje minusy, bo jednak wciąż pozostajesz zależny od swoich rodziców i tego, czego oni mogą oczekiwać, no bo wciąż z nimi mieszkasz. Natomiast fakt, że z nimi mieszkasz, nie musi oznaczać, że wtedy podczas każdego konfliktu interesów to na pewno rodzice mają rację. Każdy czasem się myli. Ale spójrzmy na to zupełnie z innej perspektywy. Bo właśnie ten fakt, że nie musisz się samemu utrzymywać, może rodzić wiele okazji. Już tłumaczę, co mam na myśli. Do mniej więcej 20-25 roku życia statystycznie jesteś na utrzymaniu rodziców. To jest właśnie ten czas, kiedy możesz próbować absolutnie wszystkiego. Dodatkowo, wiek od 10 do 20 lat to czas, kiedy możesz nauczyć się wielu rzeczy, które w późniejszym czasie mogą stać się dla ciebie nieosiągalne do nauczenia. Jeśli zrodzi ci się w głowie jakiś pomysł na biznes, albo znajdziesz coś, co bardzo cię interesuje, no to jesteś w najlepszej sytuacji, aby tego spróbować. No bo jeśli ci się nie uda, no to najwyżej zaczniesz od nowa z czymś innym. Moi drodzy, jeśli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie tutaj subskrypcję na tym kanale, zostawcie łapkę, komentarz, udostępnijcie komuś ten film. Bardzo ułatwia to docieranie do coraz większej liczby widzów. Dziękuję. Pamiętaj, że wciąż masz kilkanaście lat, czyli jesteś tam, gdzie każdy tak czy siak zaczyna od zera. Wyobraź sobie 30-latka z dwójką dzieci i pracą etatową. Kiedy taka osoba ma próbować nowych rzeczy? A ty możesz i właśnie dlatego chcę cię przekonać, abyś tego czasu nastoletniego nie zmarnował albo nie zmarnowała. Szkoła to taka instytucja, która stara się nam wcisnąć do głowy pewien schemat myślenia, że porażki są złe i trzeba się ich bać. Takie jest też naturalne, prymitywne podejście człowieka. Aby przeżyć, musimy unikać zagrożeń. Idąc właśnie tym tokiem, złe wyniki na sprawdzianach czy kartkówkach, które można nazwać porażką, są karane złymi ocenami. Tak, aby uczeń zrozumiał pewien taki związek przyczynowo-skutkowy. Złe wyniki, czyli porażka, równa się kara. Nie chcemy być karani, więc zrobimy wszystko, aby porażki uniknąć. Niestety, i tutaj szkoła na niewiele się zdaje, bo w życiu prawie niczego się nie nauczysz, nie popełniając przy tym błędów. Popełnianie błędów to coś dobrego. To jeden z najważniejszych etapów w procesie nauki czegokolwiek. Nikt nigdy nie zrobił salta bez nieudanych prób. Nikt nigdy nie zarobił miliona, zanim nie wydał hajsu na jakieś głupoty albo nie utopił go w czymś, co nie wypaliło. Żaden uczeń w szkole nie wiedział wszystkiego od samego początku. I takich przykładów można by wymieniać wiele. Ale nie w tym jest rzecz. Chcę, abyście zapamiętali jedno. Popełnianie błędów jest dobre, jeśli wyciągasz z tego wnioski. A mieszkanie z rodzicami to czas, w którym możesz popełnić mnóstwo błędów, tym samym ucząc się bardzo wiele. W wieku 18 lat porażka finansowa nie zaboli tak bardzo jak w wieku 30. Sam kupiłem kiedyś kurs za gruby hajs, który okazał się być bezwartościowy. Kupiłem liczne oprogramowania, które były do niczego. Próbowałem dropshippingu, co oczywiście się nie udało. Jedyne osoby, które zarabiają dziś w tym modelu, to albo ci, którzy na tym rynku są od dawna, albo ci, którzy sprzedają po prostu kursy. Na strychu wciąż mam wielki karton z produktami, których nigdy się nie pozbędę. Czy to źle? Oczywiście, że nie. To cenna lekcja za stosunkowo niewielkie pieniądze. W dorosłym życiu można na taki pomysł utopić dużo, dużo więcej. W ostatnim filmie mówiłem, że średnio, aby wspiąć się na poziom mistrzowski w jakiejś dziedzinie, potrzeba około 10 tysięcy godzin. Od 12 do 20 roku życia mija 8 lat. Jeśli codziennie wygospodarujesz 2 godziny, które poświęcisz rozwojowi w jakimś sensownym kierunku, to przez te 8 lat spędzisz tyle godzin łącznie na rozwijaniu tej umiejętności. Oczywiście to wymaga dyscypliny, wymaga poświęceń, wymaga odmawiania sobie pewnych rzeczy. Nie mówię, że jest to łatwe, bo takie nie jest. A już tym bardziej nie jest łatwo odnaleźć jakiś kierunek w wieku 12 lat. Twoje pomysły i patrzenie na świat mogą zmienić się o 180 stopni przez te 8 lat. Ale umiejętności to coś, co magicznie nie znika, tylko może zostać z tobą na całe życie. Jako dorosły możesz wykorzystać to, czego uczysz się jako nastolatek. Z czasem zaczniesz łączyć kropki i zauważysz, że wiedza, którą masz i doświadczenie, które masz z różnych dziedzin, zaczynają ze sobą współpracować. Bo tak naprawdę nie ma dziedziny, która byłaby w
wyizolowana ze wszystkich. Wszystko zawsze ze sobą się łączy. I w tym momencie możesz nawet nie wiedzieć, czy robisz coś dobrze i czy twoje wysiłki się na coś zdają. Dlatego też potrzebujesz pewnego rodzaju wskazówek. Kogoś, kto ma większe doświadczenie i może przekazać ci niezbędną wiedzę. Jeśli mieszkasz z rodzicami, chodzisz do szkoły i nie pracujesz, to na pewno znajdziesz czas na czytanie książek. Na dole w opisie wypiszę listę książek, które uważam za pozycje absolutnie konieczne dla młodego człowieka, które wręcz musi przyswoić. Po cenne rady warto również zwrócić się do osób starszych. Być może nie zawsze dostaniesz odpowiedź, no bo co ci może powiedzieć 60-latek o kryptowalutach, na przykład, ale takie życiowe sprawy aż tak bardzo się nie zmieniają i tutaj ci ludzie będą dużo bardziej doświadczeni. Rozwój, rozwój i jeszcze raz rozwój. Na garnuszku rodziców żyjesz za darmo i nie chodzi o to, aby ich, mówiąc kolokwialnie, doić, tylko potraktować to jako szansę na wzrost, który pozwoli ci się na tyle rozwinąć, że będziesz w stanie w dorosłym życiu wylecieć z domowego gniazda, jeśli oczywiście chcesz, bo nikt cię do tego nie zmusi, i móc żyć dobrze na własny rachunek. Pomyśl o tym. Dzięki za wysłuchanie i do następnego.